Eloszka, dzisiaj ocenimy sobie San Andreas Multiplayer. A więc San Andreas Multiplayer jest to gra, a właściwie dodatek do GTA San Andreas, dzięki któremu można grać w internecie. Posiada on niezwykle wiele funkcji typu spawn pojazdów, zmiana skinów oraz kupno broni i inne tego typu rzeczy, które możemy sobie załatwić. Oczywiście jest także ochrona prywatności, dzięki której nasz na przykład wróg nie zobaczy naszego hasła. Dodatkowo dzięki sprytnemu panelowi możemy zobaczyć na przykład, czy mamy nałożonego bana oraz wszelkie zbędne informacje na temat na przykład serwera, czy nawet nałożonego bana na jakiś określony okres czasu, bądź na stałe. Dodatkowo możemy także wejść do menu głównego i zmienić przy tym rozdzielczość, bądź zmniejszyć ustawienia, bądź zwiększyć w przypadku zacinania się gry. I nie musimy rozłączać się z serwerem, co jest naprawdę bardzo przydatne. Dodatkowo na samym początku można zauważyć szybsze ładowanie się z serwerów. Co ciekawe, bo w innych multiplayerach typu Multitheft Auto San Andreas serwery nie wczytują się dość szybko. Trzeba czekać jakieś określone minuty, aż się pobiorą skrypty. W Sampie tak nie ma. W Sampie wystarczy niecałe 5 sekund, a serwer się wczyta. Jedynie z czasem mogą się załadować różne skrypty. No i ostatnia rzecz to oczywiście można wgrywać różne mody. Mody Clio i tym podobne podmianki. Przyznam szczerze, że i tak i nie. To jest dobry pomysł, ale też i zły. No dlaczego? Ponieważ jak mamy na przykład realne tekstury, to potrzebujemy moda, który szybciej nam wczyta tekstury. Więc to jest mod tak zwany legalny. Ale są też mody nielegalne, jak iTroll czy Crusher, a nawet Lactroll. No, niestety, za takie coś nawet ban grozi. Można także wgrać swoje własne animacje oraz własne podmianki typu auta, bronie, skiny, a nawet własne dźwięki. To są jednak mody legalne. No i to by chyba było wszystko w tym temacie. Zapraszam do ogólnej oceny Sampa. Tak więc ocena ogólna Sampa to oczywiście ranga bardzo dobry. Dlatego, że wymieniłem różne powody, dla których to właśnie Samp jest bardzo dobry. Jednak są też negatywne powody i nie wiem właśnie, czemu są negatywne. Aczkolwiek uprzykrzają graczom granie. Ale mniejsza o to. To by było na tyle. Na razie.